bo my tu jesteśmy się uczyć spelling. Nie wiadomo, czy się dzieci uczą, czy my. Tak, uczymy się angielskiego, czytać angielskiego. No i wyszliśmy. Z przygodami wyszliśmy, skończyliśmy i teraz lecimy na autobus, bo jedziemy do urzędu. No przestań mi tu ciągle chuchać z tej kamery wiecznie, w tych moich vlogach. Chmury. Pan nas wypuścił i on patrzył, czy jest brama otwarta. Taka dodatkowa, którą tylko otwierają, kiedy się po dzieci przychodzi. No, bo jak jest zamknięta, to trzeba iść środkiem szkoły i wyjść głównym wejściem. No, no i pan sprawdził, ale źle sprawdził. Nam też się zdawało, że jest otwarta. Okazało się, że wyszliśmy ze szkoły. I się okazało, że brama jest zamknięta. Musieliśmy się wrócić, znowu dzwonić tam do tego miejsca, gdzie mieliśmy. W sumie tam jest hall i tam musieliśmy dzwonić. Dopiero nam otwarli i nas wypuścili ze szkoły. No, fajnie było, nie? Pa! Zabiję kiedyś tego człowieka, naprawdę. Wszędzie namieszałem. Wszędzie namieszał. Miałeś dzisiaj wizytę w urzędzie? No nie, wczoraj. Byłeś wczoraj w urzędzie na wizycie? No nie, bo byłem na angielskim. No. Tak się dogadał. Omawiając wizytę, to po pierwsze. Po drugie, źle ją zapamiętał. Po trzecie, wytargał mnie dzisiaj z domu, w to zimno. Poszliśmy do drugiego urzędu, drugą sprawę. Zmonitorować, bo mail nie dochodzi. Okazuje się, że on podał innego maila niż myślał, ale na tamtego maila nie dostał tej wiadomości. Zmienił z łatwego adresu e-mail, zmienił, żeby mu wysyłali na dużo trudniejszy. Z jego imieniem i nazwiskiem, a on ma bardzo trudne dla Anglików imię i nazwisko. Do tego pani zapisywała chyba 3 razy nasz kod pocztowy. I tak jeszcze by wpisała z błędem. Musiałam ją poprawić na sam koniec. Jedziemy do domu. Trzeba to pilnować, że nie to tak właśnie razem. No, trzeba pilnować, bo to jest faktycznie... Ja zawsze mam źle wpisane imię. Krzysiek ma zawsze źle wpisane imię. Czasami też nazwisko, nie? No. Idziemy do lumpa, jak już tu jesteśmy. Chodźmy do lumpa. Idę do lumpa się odstresować. Hej. Jest godzina 00:23. I ile godzin temu? Wiecie co? Ja gdzieś koło 19 albo 20 wzięłam sobie tak po prostu książkę i okazało się, że nadal potrafię czytać szybko i oczywiście ze zrozumieniem. Jest to co prawda książka, którą ja już czytałam parę razy. Czy ją znam na pamięć? No, skłamałabym, gdybym powiedziała, że to wszystko, co teraz przeczytałam, jest mi nieznajome, bo jest mi bardzo znajome. Jest to książka Kamili Robińskiej, Zasługujesz na sukces. Książka jest podzielona na rozdziały, jest 9 rozdziałów i to tak zajmuje do połowy książki, tak o, a później są wywiady. Ja te wywiady znam bardzo dobrze i wywiady sobie przypomnę jutro, nie, bo jutro będę się musiała do kiermaszu przygotować, a w dzień nie będę miała czasu, bo jadę do South Shields, ponieważ Celina, od której kupiłam bransoletki, pamiętacie? Ta fajna Celinka organizuje jutro szkolenie plecenia tego makramowego kwietnika dla naszej grupy tutaj dziewczyńskiej. Ja nie będę robiła kwietnika, ale jadę, bo już się tak za dziewczynami stęskniłam. Już tyle czasu minęło. Ostatnio widziałyśmy się jakoś w grudniu przy kocyku, robiliśmy też ten kiermasz świąteczny. No i tak naprawdę to był ostatni czas, kiedy się widziałam z dziewczynami, no. Zatem jutro czasu nie będę miała, żeby sobie te wywiady poczytać. No ale książkę przeczytałam, bo treść książki, słowo Kamili przeczytałam do końca.
Bo to jest tylko przypomnienie. Oczywiście wszystkie tutaj notatki, które wy wiecie, jak je notuję. Również sobie zaktualizowałam, nie robiłam nowych notatek, tylko je przeanalizowałam sobie w głowie, wszystkie sobie czytałam i zrobiłam sobie taką w głowie małą aktualizację. Bo okazuje się, że ja tutaj już ostatnim razem w 2021 roku czytałam z planem na Pawo i jestem pod wrażeniem, jak konsekwentnie realizuje kroczek po kroczku. Może nie idzie to tak jakoś bardzo szybko, ale w momencie, kiedy sobie robiłam ten plan za pomocą tych notatek, bo ja czytałam książkę, jak tylko miałam jakiś pomysł na firmę, co mogę wprowadzić do mojej firmy, wtedy przyszłej firmy, jak mi wpadł jakiś pomysł do głowy, który mogłabym spróbować, to sobie go zapisywałam, jakieś spostrzeżenia i naprawdę bardzo dużo punktów już zrealizowałam. To jest niesamowite. Jakoś szczególnie nie zaglądałam do tych notatek. One też się nie pojawiły tylko i wyłącznie pod wpływem inspiracji tej książki, bo moje doświadczenie zawodowe w pracy z ludźmi, z klientem, ono cały czas jest aktywne, czasami bardziej, czasami mniej, czasami bardziej działa, czasami mniej działa, ale ono cały czas jest. No jednak lat doświadczeń z głowy mi tak nagle nie zniknie. Tak, muszę przyznać, że bardzo dużą część planu zrealizowałam i jeżeli bym to przyspieszyła i wprowadziła drugie pół, no to ja już mam ten sukces, który sobie tutaj zaplanowałam. Bo tak naprawdę tego mi brakuje. Po prostu brakuje mi jakichś lejków sprzedażowych, nad którymi ostatnio myślę. Tam jakieś pomysły do głowy mi już wpadły. Parę realizuję, parę jest zaplanowanych na przyszłość. Nie są one teraz do zrealizowania, bo byłoby to po prostu nierozsądne. Może w ten sposób to nazwę. Powiem tak. Do tej pory, co zrealizowałam, analizując to dodatkowo na podstawie tego, co sobie tutaj w środku ponotowałam, jestem z siebie bardzo dumna. Jestem z siebie bardzo dumna. Wiecie co, trochę mi to mocy dodało. Jestem ostatnio, nie ukrywam, że jestem ostatnio w poczuciu braku, ponieważ pojawiły się na naszej drodze pewne przeszkody, pewne lekcje, doświadczenia, które musimy przerobić i z którymi musimy sobie poradzić, aby jeszcze mocniej, silniej działać w przyszłości. I mimo mojej świadomości, że jest to okres już przejściowy, ale właśnie zarazem dość trudny okres, tak, mimo tego mojego takiego rozsądnego podejścia do tego tematu, wpadłam troszeczkę w poczucie braku, a to nie jest nic dobrego. Bo to nie jest nic dobrego i tak sobie dzisiaj właśnie tę książkę spojrzałam i myślę, a może odświeżę parę zdań, może przeczytam troszkę, może poczytam swoje notatki, może poczytam lekcje, które sobie tam zanotowałam, może się troszeczkę wzmocnię. Okazało się, że przeczytałam książkę w parę godzin i czuję się dużo lepiej. Mam parę nowych pomysłów, zweryfikowałam parę błędów, które po drodze popełniłam. No i do przodu, i do przodu. Może wy też wyciągniecie troszkę z tego, co wam teraz powiedziałam. Ja teraz nie będę wam przedstawiać swoich spostrzeżeń, lekcji, notatek. Z jednej strony mogłabym to zrobić w którymś z odcinków, ale nie jestem pewna, czy ja się tutaj w tych notatkach bardziej skoncentrowałam na swojej działalności, a nie na prawdach uniwersalnych. Tych prawd uniwersalnych to jest bardzo dużo. I faktycznie są tu lekcje, chociaż wiecie co, ja tu mam na pewno przynajmniej 10 lekcji, jak nie jakieś 30 takich uniwersalnych zanotowanych. Być może uda mi się wyciągnąć jakieś uniwersalne treści, którymi mogłabym się z wami podzielić. Być może ktoś wyciągnie pewne wnioski dla siebie, być może po tych wnioskach sięgnie po książkę.
Ja bardzo polecam. Ci, którzy mnie znają i ci, którzy troszeczkę, chociaż troszeczkę o mnie coś wiedzą, to wiedzą, że Kamila Rowińska jest dla mnie autorytetem z tej przyczyny, że umówmy się, ja lubię bardzo trenerów, którzy promują pozytywne nastawienie, którzy bazują swoimi treściami, swoją inspiracją głównie na pozytywnym nastawieniu. Natomiast czasami mi u nich brakuje zwrócenia uwagi na kompetencje i na to, że pewne sprawy wymagają zapłacenia ceny i często ciężkiej pracy, a Kamila cały czas to zaznacza, że możesz osiągnąć wiele, możesz nawet wszystko osiągnąć. Oczywiście, wiecie, nie popadajmy w skrajności, że wszystko, to się teraz czepiamy, że wszystko. Ale nie wszystko. No, ale możesz osiągnąć wszystko, nazwijmy to tak, ale nie od razu, nie wszystko naraz. Wszystko jest do zrobienia tylko w sposób rozsądny i ze świadomością, braniem odpowiedzialności za to, że trzeba to po prostu zrobić. Trzeba nad pewnymi sprawami popracować dłużej. Niektóre przychodzą nam lekko, ale nad niektórymi sprawami musimy popracować więcej, dłużej, ciężej. Ale myślę, że jeżeli jest to kierowane naszymi potrzebami, pragnieniami, to warto. A teraz może jeszcze chwilkę sobie posiedzę. Choć będę się już kierowała zaraz w stronę łóżka, mimo wszystko. No i tymczasem dobranoc. A jeżeli mnie oglądacie rano, no to co mam powiedzieć? Dzień dobry. Dobrze, ja się po prostu pożegnam i zostawię was z tym wszystkim, co przed chwilką powiedziałam.